Bardzo się cieszę, że mogę jedno ze spotkań, które mam jako prezydent Polski z uczelniami przy okazji inauguracji kolejnych lat akademickich, mogę odbyć tutaj w tej uczelni, gdzie jak gdzie, ale tutaj właśnie w czasie inauguracji roku akademickiego na Uniwersytecie Stefana Karola Wyszyńskiego można potwierdzić taką generalną dewizę wszystkich optymistów, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Wydaje się, że można oczekiwać i trzeba stawiać tego rodzaju zadania, aby w tego typu uczelniach, także tutaj na Uniwersytecie Prymasa Stefana Wyszyńskiego, była odwaga w myśleniu o nowoczesności jako o wyzwaniu, a nie zagrożeniu. Dziękuję bardzo.